Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale TFT Federnight i w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać patch 9.19, który wejdzie już jutro, czyli w środę, tak jak zawsze. Patch ten przyniesie nam nową postać, czyli Kajsę, i zobaczmy, co jeszcze. Zaczynajmy omówienie tego patcha. Nowa bohaterka, tak jak wspomniałem, Kajsa będzie Rangerem, Assassinem oraz Voidem. 700 HP, całkiem spoko jak na Rangera. Jeżeli jest to karta legendarna, to musi być ona bazowo troszkę lepsza. 20 armora, 55 AD i, co jest ciekawe, prędkość ataku 1.25, to jest najwyższy atak speed aktualnie w grze, który będzie możliwy jako bazowy. Co się z tym, co niesie ze sobą? Na pewno Ginzo będzie fajny, na pewno Rapid Fire będzie fajny, ale najlepszy będzie Giant Slayer, czyli nowy item, który zapewne tutaj zobaczymy. Testowałem go na PBE. To jest item, który bije procentowo od HP nieuchronne obrażenia 5%. Zobaczymy, jaką wersję wprowadzili na serwery live, ale jeżeli jest to 5%, to będzie to bardzo mocny item na Kajsę, bo będzie ona się bardzo szybko przez frontline przebijała. Czy wy macie Knightów, czy Brawlerów, to nie będzie miało znaczenia, jeżeli ona złoży, jeżeli złożycie ten item na nią. Początkowo ma na 50 na 125 fajną atomową umiejętność, ona tam dostaje tarczę oraz atak speed, czyli tak samo skaluje się ze swoją umiejętnością, skaluje się z rangerami, jeżeli chodzi o atak speed, i jeszcze możecie jej dać itemkę, która będzie biła procentowy nieuchronny damage. Nowe przedmioty, tutaj rękawice sparingowe, czyli ta rękawica z Lola, dla niektórych pewnie kojarzycie, która to jest 10% szansy na trafienie krytyczne, 10% szansy na unik. To na pewno będzie fajnie komponowało się z asasynami, będą oni bardziej grywalni niż teraz są, tylko pod jednego builda, czyli tego Kassadina Assassina. Możliwe, że taki Z-Carry będzie o wiele częściej grany, kiedy przemienicie rękawice sparingowe w inny przedmiot i główne statystyki zmieniają się na ofensywne. Aha, okej, to jest bardzo fajne, że będą się przemieniać w jedno albo w drugie. Ciekawie to wymyślili, bo to jest pierwszy item, który faktycznie daje dwie statystyki. Itemy, przepraszam, nie dają tylko jedną statystykę. Ostrze nieskończoności, to po prostu zmienili, jak to się będzie składało. 100%, okej, nerf o 50%, ale trafienie krytyczne o 20% zwiększone, tak więc będzie spoko to działało. Właśnie tak na Zeda, na Rengara na pewno będzie to item, który możecie zagrać. Kusza powtarzalna, czyli ten łuk, który będzie wypadał. Jeżeli postać padnie, to ten łuk przeskoczy na inną postać, zwiększając swoje statystyki. Tak więc chcecie go dać na słabą postać na frontlane'ie i przez czas, przez który on będzie przeskakiwał i dostanie się do waszego głównego carry, to będzie on nastakowany i bardzo pomoże waszej postaci. Mam nadzieję, że to będzie działało w ten sposób, że jeżeli macie trzy postacie na trzy itemy na danej postaci, to ten łuk nadal, czy ta kusza nadal wskoczy na tę postać jako czwarty item. Jeżeli nie, to troszkę słabo to będzie działało. Brylantowa rękawica. Twoje czary mogą trafiać krytycznie. Myślę, że to jest całkiem słaby item. Myślę, że ten item nie będzie się dobrze sprawdzał. Bo mamy Rabadona, tak? Trafienia krytyczne bazowo podnoszą obrażenia o 50%, tak? O 150%. A Rabadon zwiększa o 50% stale. Z każdą umiejętnością będzie zwiększał Rabadon obrażenia o 50%, a tutaj tylko przy trafieniach krytycznych będzie zwiększał, na które macie tylko 20 czy 25% szansy. Tak więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w grze. Myślę, że to nie będzie dobry item. Ręka Sprawiedliwości, można było ginie oraz nowy item. Aha, to jest to, który wybieracie sobie, znaczy nie wybieracie, tylko losowo wam daje albo taki buff jak od Nobla, 40 HP odnawia, albo zwiększone obrażenia o 40%. Ciekawy item, czy będzie dobry? Wątpię, raczej myślę, że nie. Lodowa rękawica przy uniku tworzy rozszerzalny obszar, zmniejszony prędkość ataku o 35%. To może być ciekawe na Yordlach. Jeżeli macie 3, 6 lub teraz nawet 9 Yordli, no to oni często unikają. Tak więc może to być ciekawe na Yordlach, ale też myślę, że raczej rzadko grywalny item. Żywe srebro, płaszcz negacji, nałożony kontrol. Aha, czyli jeżeli dostanie ktoś CCK, to działa tak jak QSS w normalnym LoLu, czyli będzie usuwał każdą kontrolę tłumu, czyli każdego stuna, freeza, cokolwiek byście nie mieli, to będzie usuwał i za 5 sekund może znowu usunąć.
To będzie fajne na kogo to będzie fajne? To będzie fajnie kontrował Glaciali, jeżeli macie jakiegoś głównego carry, na przykład Szywanę, która zawsze była stunowana przez Rangerów, to może całkiem fajnie zadziałać. Czy będzie faktycznie grywalne, musimy się przekonać, ale w teorii jest to bardzo fajny item. Na pewno pod koniec gry może dużo pomóc. Spawn pułapka. Zyskuje tarczę magii, gdy zostanie zniszczona, bohater, który ją zniszczy, będzie ogłuszony. No właśnie, to jest takie fajne na frontlane, jeżeli macie tam Sejuani, Kennena i akurat wypadnie wam ten item jako cały, albo jedyne co możecie z niego złożyć, jedyne co możecie złożyć ze swoich itemów, to jest właśnie ten item. Może być ciekawy, jeżeli dobrze wypozycjonujecie swoją postać, to na pewno możecie zrobić tak, że i główny carry będzie bił tą postać, na której jest ten item i zestunujecie go. Na jak długo nie jest napisane, mam nadzieję, że na trochę, na pewno 2, 3, 4 sekundy, żeby ten item opłacało się składać. Rękawica złodzieja. To jest tak, że to śmiesznie działa, o tym nagrałem filmik, że ta postać biegnie w krzaki i przynosi wam dwa itemy. To jest ciekawy item na postacie, które itemów nie potrzebują, ale mogłyby z nich skorzystać. Czyli nie chcecie na daną postać dawać trzech itemów, ale moglibyście dać na nią jeden item, właśnie tak jak ten. I ona sobie przyniesie tam itemy, z których skorzysta, na przykład na Atroxa. Jeżeli macie itemy na Kennenie, to na Lissandrę możecie to dać. Można tym się pobawić, można pokombinować, zobaczymy jak to będzie wychodziło. Myślę, że na ten item jest miejsce w grze. Jak najbardziej rękawiczki. Tutaj możecie zrobić z kogoś Yordla, po prostu że ze szpatułką i z nową itemką możecie zrobić z kogoś Yordla. Ostrze śmierci. KW plus KW po uzyskaniu zabójstwa albo asysty posiadacz tego przedmiotu uzyskuje dodatkowe 15 AD, czyli praktycznie tak jak KW. Efekt ten kumuluje się w nieskończoność. Okej. Na kogo to może być dobre? Na kogoś, kto bardzo często zabija i bardzo często zabija kilka postaci. Czyli na gunslingerów. Myślę, że głównie właśnie na taką postać jak Jinx. Może to się fajnie sprawdzać, bo ona targetuje wiele postaci. Tak więc może to być fajny item na właśnie Jinx, jeżeli dacie jej Rapid Fire Cannona, czyli tylko Attack Speed. Ten item to już daje 30 AD. No i będzie ona stakowała sobie troszkę AD. Może się okazać ciekawy item. Pogromca Olbrzymów to jest ten item, o którym ja cały czas mówię. Wpuścili go w wersji takiej jak na PB o niej mówili, czyli 5% maksymalnego zdrowia wroga. Myślę, że ten item będzie highlightem tego patcha, czyli ten item bardzo często powinien być składany. 5% maksymalnego zdrowia nieuchronnych obrażeń to jest naprawdę niesamowicie dużo. Pomyślcie sobie o postaciach takich jak Ashe z nastakowanym Ginso z Rangerami oraz Gunslingerzy, którzy biją w kilka postaci albo biją bardzo szybko i zabierają po 5% maksymalnego zdrowia za każdym uderzeniem. Lub Blade Masterów, na przykład tam Dravena, czy kogokolwiek, w sumie nawet Shen może to być, uderzy 3 razy, nastakuje Blade Mastera 2 razy, 5 uderzeń i 25% maksymalnego zdrowia znika w sekundę. Zmiany systemowe. Znowu obrażenia graczy. Obrażenia zadawanych graczom będą zmieniane przez jednogwiazdkowego bohatera drugiej kategorii. Aha, znowu są zmniejszane. Okej. To jest bardzo ciekawe. To znowu powinno troszkę wydłużyć rozgrywki. Może kilka innych nowych strategii się pojawi. Jeżeli będziemy teraz tracili mniej HP, to możliwe, że znowu takie strategie pod przegrywanie będą ciekawsze, będą się częściej pojawiały w rozgrywce. Modyfikacja systemu skrzyń. Wprowadzenie tego systemu wyszło potyczką na dobre, ale trzeba go jeszcze doszlifować, więc wprowadzamy parę modyfikacji. Zmniejszona średnia liczba sztuk złota w zwykłych skrzyniach, czyli w tych szarych, z tego co mogę tutaj wywnioskować, nie wiem dokładnie, które to są zwykłe, czy to niebieskie, czy te szare, ale zmniejszenie może być ok. Niektórzy czasami po minionach nawet, jeżeli ktoś miał bardzo duże szczęście, to już po minionach wchodził do gry z 30 golda i to bardzo przeszkadzało, naprawdę. Ty wchodzisz do gierki mając 3 itemy i 0 golda, a ktoś tam już 30 golda ma i cały czas sobie nabija interest, a ty nie masz szansy nawet tego zrobić. Minimalnie zmniejszona średnia liczba sztuk złota w nadzwyczajnych skrzyniach, ok. Nieco zmniejszona szansa na pojawienie się rzadkich skrzyń.
To są te ze spatulą? Nie, to nie są te ze spatulą. Bohaterowie czwartej kategorii już nie wypadają z nadzwyczajnych skrzyń. No właśnie. To też bardzo przeszkadzało, bo czasami po minionach wchodziliście do gry, a ktoś już miał Guardianów, bo wypadła mu Leona i dokupił sobie Brauma, albo Dravena miał, albo Akali. No to są potężne postacie, których po prostu nie da się pokonać postaciami za jeden golda. Tak więc to bardzo przeszkadzało. Fajnie, że to usunęli. Poprawna zmiana, myślę, że jak najbardziej na plus. Nieco zwiększona szansa na wypadnięcie pomocy Niko ze wszystkich skrzyń. Bardzo fajnie. Pomoc Niko, użyteczny, fajny, ciekawy item, który można zamieszać do każdej kompozycji. Każdy może z niego skorzystać, jeżeli jest dobrze użyty, więc jak najbardziej zmiana na plus. Smok. Łatwo jest uzyskać smoka, jak najbardziej. Odporność z 83 zmniejszona 75. Bardzo fajnie. Znowu urozmaici to troszkę rozgrywkę, bo 75% to jest nadal bardzo dużo. Nie powinno to przeszkodzić w rozgrywce, a powinno to po prostu zrobić tak, że sorcerery będą częściej grane, bo smoki nie będą ich w 100% kontrolować. Tak więc jak najbardziej kolejna zmiana na plus. Mroźne, czyli glaciale. Tutaj jest zwiększona szansa, z tego co wiem. Tak, szansa na ogłuszenie jest zwiększona o tam 3%, jeżeli macie 4. Ale stun, czyli czas działania, jest zmniejszony o pół sekundy. To troszkę taki nerf, głównie na Ashe, bo ona często permastunowała. Tak więc myślę, że fajnie tak po prostu zbalansować tą kompozycję rangerów. Jeżeli wypuszczamy Kayse, czy tam Kayse, to chcemy też zbalansować glaciali, żeby Ashe oraz Kayse w jednej drużynie nie były po prostu za mocne. Tak więc fajny nerfik, myślę, że taki za dużo nie zmieni, ale czasami tam pomoże po prostu. Mieszkaniec pustki. Będą działać tak jak Imperiale, z tego co wiem. Tak. Tak, będzie działać tak jak Imperial. Czyli jeżeli macie dwóch Voidów, to tylko jeden Void będzie zadawał nieuchronne. Jeżeli macie czterech Voidów, to wszyscy będą zadawać nieuchronne. Mam nadzieję, że to przeszkodzi w buildzie pod Kasadin Assassin. Powinno to przeszkodzić, bo ciężko jest dostać Cho'Gatha. Tak więc mam nadzieję, że Kasadin Assassin już po prostu nie będzie grywalny. Niech ta kompozycja już ucieka z tej gry, bo nie ma dla niej miejsca. Yordle są zmienione, dodali im 9 Yordli z 90% szansy na unik i zabrali 5% z pierwszego poziomu. Jak najbardziej słuszne zmiany. Ogólne zmiany dotyczące cech. Zabójca. A tutaj też dodali 9, z tego co wiem. Wszystkiego nie będę czytał, trochę za dużo tego obrażenia od... Aha. Ninja dostały buffa o 10 punktów, to za dużo też nie zmienia. Szlachcic dostali z powrotem lekkiego buffa. 5 HP to jest bardzo dużo, mam nadzieję, że to nie jest wystarczająco, żeby znowu była taka OP meta na Nobli, ale to jest wystarczająco, żeby 6 Nobli po prostu było grywalnych, jeżeli dostaniecie tam Kayle lub macie tam fajne itemki złożone pod Vayne oraz Garena. Dodatkowe zdrowie zmiennokształtnych. 6 znerfili. Nie tak często się składało tych 6, tak więc czy potrzebna zmiana, czy nie, to tak naprawdę nie ma teraz znaczenia, bo jest ten item, który bije od procent maksymalnego zdrowia, tak więc czy by tam było 120 czy 100, to jest raczej bez różnicy dla większości kompozycji. Czy zmiana była potrzebna? Nie wiem, nie mam statystyk. Myślę, że nie aż tak była ta zmiana potrzebna. Jeżeli już dozbierałeś 6 zmiennokształtnych, to myślę, że 120% maksymalnego zdrowia było jak najbardziej słuszne. Szansa na podwojenie ataku dla rangerów zmniejszona dla dwóch, czyli teraz o wiele bardziej będzie się opłacało grać czterech niż dwóch. Anivia, z tego co wiem, dostaje mega nerfy. Nie wprowadzili tych nerfów. Okej. Dostaje buffy nawet. Początkowa mana zwiększona. Prędkość ataku zwiększona, zdrowie zwiększone. Oho. Teraz cel umiejętności będzie targetowała w końcu najdalszego wroga. Poprawili targetowanie na Anivii, bo czasami ona naprawdę potrafiła tak trollować. Na PBE były takie zmiany, że znerfili damage. Okrutnie znerfili damage na PBE, ale widzę z tego co widzę, to nie wprowadzili tych zmian. Tak więc
Anivia jak najbardziej grywalna. Bardzo mocna postać. Dostała jeszcze buffy. Słuszne. Słuszne buffy. Kasadin, obrażenia od ataku, znerfione. Kolejne 10 AD, to już jest 15 AD, odkąd on pierwotnie wyszedł. Prędkość ataku znerfiona, pancerz zwiększony. Wartość wykradanej many zwiększona. Okej. Okay. To jest bardziej teraz postać taka supportująca niż kierująca. Zrobił bardzo dużo problemów, ale myślę, że teraz już nie będzie grywalny. Ze zmianami voidów oraz ze zmianami AD oraz prędkości atak speedu nie będzie on już po prostu tak grywalny, jak kiedyś był. Miss Fortune, z tego co wiem, dostaje mega buffy, czyli teraz na pierwszym poziomie już będzie biła po 1300, ale o wiele więcej many potrzebuje, 150 many. No oni sobie chyba żartują. O potężnych atakach podstawowych, który rzadko używa swojej umiejętności, ale kiedy jej już użyje, to klękajcie narody. No nie wiem, nie wiem. Aktualnie atakowany wróg, teraz był targetowany, a później teraz będzie najdalszy. No to ma sens, można o wiele łatwiej teraz targetować tą Miss Fortune. No ale będzie ona bardzo ciężka do zagrania, no bo 150 many to nie jest umiejętność, którą łatwo jest naładować. Więc mimo tego, że damage jest aż tak zwiększony, to ta zmiana raczej jest na minus. No myślę, że mogli po prostu poprawić targetowanie i to by wystarczyło. Kategoria pierwsza, Mordekaiser, z tego co wiem, dostaje mega buffy, no, z 325 na 500 obrażeń, to jest bardzo dużo. 175 obrażeń, a umiejętności to jest bardzo dużo, troszkę więcej many będzie potrzebował, ale i tak używał tej umiejętności tylko raz na walkę, tak więc to nie powinno za dużo przeszkodzić. Obrażenia, umiejętności, dwie stany zostały powiększone o 20 na drugim poziomie. Kategoria 2, Blitzcrank. Blitzcrank dostaje buffy. O dziwo, teraz Blitzcrank już był często grany. Po buffach będzie na pewno jeszcze częściej grany. Braum to jest dobry nerfik, bo ten Braum był trochę za mocny. 50 punktów na tak potężną umiejętność to było za dużo. Prędkość ataku Rexa jest zmniejszona. Kategoria trzecia, Ashe. Słuszny nerf, myślę. Obrażenia Katariny. No, tutaj bez różnicy za dużo. Obrażenia od podpalenia Szywany znerfione. Bardzo znerfione. 75 na drugim poziomie to jest niesamowicie dużo. Vegar poprawiony. Tu już jest bardzo dużo. Na drugim poziomie 100 więcej AP to jest naprawdę dużo. Vegar i tak jest często używany do tego, żeby one-shotować, że już go macie na tym drugim, trzecim poziomie wcześniej. Ale to 100 może często uratować, że zabije zamiast nie zabić i zostawić tam kilka HP. Tak więc fajne zmiany. Zdrowie Vi zwiększone. Obrażenia umiejętności zwiększone na Vi jeszcze. Okej. Okay. Brawlerów troszkę polepszają. Już teraz są brawlerzy często grani z sorcererami, tak więc te zmiany na pewno też się tam jeszcze polepszą w tej kompozycji. Tutaj raczej nic wartego uwagi. Volibear raczej pod carry nadal nie będzie grany. Prędkość ataku Akali zwiększono 0,15. 0,7 na 0,85. No ciekawe, czy będzie Akali częściej grana. Jest ona już mocnym carry. Jeżeli złożymy ją szybko na dwójkę i damy jej odpowiednie itemy, to fajnie ona działa. Gnar znerfiony. Oho, bardzo znerfiony, z tego co widzę, 150 HP na drugim poziomie oraz 50 HP podstawowo znerfione. Jinx lekko ulepszona, Kindred lekko ulepszona, chociaż nie, nerfią jej ulta o sekundę na każdym poziomie, tak więc mega duży nerf. Zdrowie Sejuani troszkę znerfione oraz pół sekundy jej ukradli na stunie. Tutaj raczej słuszne nerfy, ta Sejuani na 4 sekundy jak stunowała obszarowo, to mega denerwowało. Swain, obrażenia umiejętności znerfione oraz leczenie powinno być znerfione też, ok. Potrzebny nerf, bo naprawdę potrzebny nerf, Swain. Jeżeli dwa razy wydropiliście Nikos Help oraz mieliście Swaina, no to już mogliście naprawdę zamykać oczy i wiedzieć, że dojdziecie na pierwsze miejsce, bo ze Swainem na drugim poziomie naprawdę nie było żartów. Nie dało się na niego wygrać. Moczy Szpon. Czyli Dragon's Claw zostaje znerfiony tak jak buff od smoków z 83% na 75%. Dragon's Claw już teraz nie był aż tak często grywalny, teraz będzie jeszcze mniej grywalny, ok. Mroźne Serce zwiększono o 5%,
i jest zmniejszona 50%, ognista armata. Tutaj to zostało przeniesione z tego co wiem. Nie sprawia, że ataków, że ataki posiadacza tego przedmiotu nie da się uniknąć. To powinno być przeniesione na coś innego. Nie pamiętam dokładnie na co, ale na coś zostało to przeniesione. 10% zadaje obrażenia równe 3% maksymalnego zdrowia posiadacza tego przedmiotu celowi i sąsiadujących z nim wrogom znajdującym się za nim. Okej. Ciekawa zmiana, myślę, że niewystarczająco dobra, żeby ten item był grywalny. Zephyr, jego efekt jest teraz unikalny. Co to znaczy, że możemy złożyć jednego Zephyra na cały team? Czy jednego Zephyra na jedną postać? Czy jak to teraz będzie działało? Zobaczymy, jak to będzie działało. Naprawione błędy. Aha, czyli to był błąd. Okej. Okay. No, rzadziej dobierani z tymi samymi przeciwnikami. No, może w końcu naprawili matchmaking. Premia wynikająca z tych zwiadowców może kumulować się z samą sobą. Co? Aha. To się stakowało, dlatego rangerzy byli tak mocni. Jeżeli to się stakowało, no to faktycznie rangerzy byli naprawdę mocni. 100% dodatkowej prędkości ruchu, ok. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Jeżeli wam się podobał ten opis patcha oraz to, o czym mówiłem, co może być faktycznie grywalne, co myślę o tych przedmiotach nowych, co wy myślicie o tych nowych przedmiotach, napiszcie mi w komentarzu, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają wam się takie filmiki, jeżeli chcecie zobaczyć więcej. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia.